Przeprowadziłam sesję terapeutyczne mocnego trzymania z moimi dziećmi, z moją mamą i z moim mężem. I to odmieniło moje relacje z nimi wszystkimi. A drugi sposób, w jaki ta terapia mi pomogła, to było to, że dała mi misję na resztę mojego życia. Ponieważ kiedy dojdzie już do wyrażenia tych bolesnych uczuć, które można sprowadzić do gniewu czy wściekłości, smutku i lęku, wtedy te dwie skonfliktowane osoby są zdolne na nowo poczuć miłość. To jest podstawowy warunek, podstawowym warunkiem do tego, żeby poczuć miłość, jest zrobienie na nią miejsca, a to się dzieje poprzez uwolnienie bolesnych uczuć, które nie pozwalały nam poczuć miłości. I to są pewne prawa, które rządzą po prostu we wszechświecie. Tak jak mamy prawo, bo to jest więcej nawet niż zasada, jest to prawo biegunowości, tak samo jak mamy też prawo przyciągania. I tutaj Irina Prekop zastosowała to prawo biegunowości do ludzkich uczuć. Zgodnie z tą koncepcją najpierw musimy wyrazić i wyzwolić z siebie wszystkie uczucia, te, które przynależą do bieguna wściekłości, do bieguna gniewu i wszystko to, co skrywamy pod wściekłością. A to, co skrywamy pod wściekłością, to może być na przykład smutek, może to być lęk, ból, samotność, poczucie odrzucenia, poczucie bycia porzuconym, czy też frustrację, bezsilność, poczucie winy i wiele, wiele więcej, wiele innych. A Irina odkryła, że w uścisku mocnego trzymania i pod ciężarem, po prostu pod ciężarem, który nas przytrzymuje, te wszystkie uczucia, które znajdują się, które są przetrzymywane w ciele, zostają tak jakby wypchnięte. Przepraszam, ale zebrało mi się na płacz, kiedy usłyszałam to pytanie. To jest osoba, która najwięcej w życiu mnie nauczyła. I tak jak już powiedziałam, odziedziczyłam po niej skarb, który nadał sens mojemu życiu. I odziedziczyłam po niej misję rozprzestrzeniania, popularyzacji terapii mocnego trzymania. I ta misja czyni mnie niezwykle szczęśliwą. Ponieważ to poczucie bycia porzuconym wywołuje uczucie pustki, uczucie takiej no, po prostu dziury gdzieś w środku. A wszelkiego typu uzależnienia od czegokolwiek, pomagają w chwilowym zapełnieniu tej dziury. Praca z miłością to jest coś, co codziennie daje nam szczęście. Mnie osobiście, w moim osobistym życiu podoba się, lubię to, co jest skuteczne i szybkie. Cześć, z tej strony Patryk Zastępowski, witam Was w kolejnym odcinku Tu i Teraz. Naszym dzisiejszym gościem jest psycholog kliniczny Laura Gallardo. Laura jest członkinią Niemieckiej Federacji Psychologów. W Niemczech, gdzie mieszkała przez 10 lat, wyspecjalizowała się w terapii systemowej, hipnozie eriksonowskiej, hipnozie dzieci, terapii mocnego trzymania i ustawieniach rodzin. Jest również terapeutką pracującą metodą wizualizacji kierowanej z muzyką. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Iberoamerykańskim.
w 2000 roku założyła w Meksyku Instytut PRECO. Praca jego zespołu koncentruje się na udzielaniu konsultacji, szkoleniu terapeutów, prowadzeniu warsztatów i kursów dyplomowych w Meksyku, Wenezueli, Republice Dominikany, Peru, Kolumbii, Hiszpanii, a teraz także w Polsce. W roku 2013 Instytut otrzymał rangę Światowego Centrum Terapii Mocnego Trzymania według Iryny PRECO. Twórczyni terapii wybrała zaś Laurę Gallardo na swoją następczynię. Laura jest również autorką książki Skąd pochodzi mój ból? Sposoby na jego uzdrowienie, wydanej na naszym polskim rynku przez wydawnictwo Świadome Życie. Witam Ciebie, Lauro, tu i teraz i bardzo Tobie dziękuję, że zgodziłaś się na wywiad. Bardzo dziękuję, bardzo mi jest przyjemnie być tutaj z Państwem. Dziękuję również. Chciałem jeszcze tutaj dodać, że naszą rozmowę będzie tłumaczyła Anna Szoc, która jest tłumaczką języka hiszpańskiego i która współpracuje z Instytutem na Rzecz Pojednania w rodzinie Anny Choińskiej, a w tle będzie czuwał Szymon Choiński, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie tego całego spotkania. Witam Was również bardzo serdecznie. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Jak to się stało, Lauro, że w Twoim życiu pojawiła się terapia mocnego trzymania i w czym ona pomogła w Tobie? To są dwa pytania w jednym. Pierwsze, skąd się wzięła terapia mocnego trzymania w moim życiu? Stało się to po tym, jak odkryłam w Niemczech książkę Iryny Prekop, Mały tyran. I wtedy powiedziałam sobie, muszę poznać tę osobę, muszę poznać tę panią. Tak się stało i kiedy to się stało, to już się nie rozdzieliłyśmy aż do jej śmierci. I teraz drugie pytanie, w jaki sposób ta terapia pomogła mnie? I pomogła mi na dwa sposoby. Pierwszy z tych aspektów to na planie emocjonalnym, na płaszczyźnie emocjonalnej. Przeprowadziłam sesje terapeutyczne mocnego trzymania z moimi dziećmi, z moją mamą i z moim mężem. I to odmieniło moje relacje z nimi wszystkimi. A drugi sposób, w jaki ta terapia mi pomogła, to było to, że dała mi misję na resztę mojego życia. Bo teraz to tą terapią się zajmuję i to jest to, co najbardziej lubię robić. A dodatkowo umożliwia mi też robić coś, co jest dla mnie fascynujące, a mianowicie podróżować. Oczywiście teraz, kiedy trwa pandemia, muszę uzbroić się w cierpliwość, poczekać aż minie, ale w tym czasie działamy online i też mnie to bardzo cieszy. Ja tutaj dodam, że już nie mogę się doczekać, kiedy ta terapia pojawi się w Polsce, bo będę jednym ze studentów, już jestem zapisany. Wspaniale. Rzeczywiście wszyscy już jesteśmy bardzo niecierpliwi, bardzo niecierpliwie na to czekamy, bo przecież miało się zacząć w listopadzie, prawda? Ale na wszystko przychodzi pewnie też i odpowiedni czas. Tak jest, zgadzam się z tym. Czym jest terapia mocnego trzymania? Jest to terapia, w której uczestniczą dwie osoby z tej samej rodziny, które są zaangażowane w silny konflikt. I zawsze ta terapia jest skierowana na jakiś konflikt w obrębie pewnej więzi. Na przykład matka-dziecko, ojciec-dziecko, relacje w parze, dorośli ze swoimi rodzicami. I można pracować z rodzicami, którzy żyją, można pracować też z rodzicami, którzy są nieżyjący. Można przeprowadzić pożegnanie z byłym partnerem. I wtedy oczywiście, że ten nasz czy ta nasza ex nie przychodzi na takie spotkanie. Tak samo osoba, która ma niezakończoną żałobę. Oczywiście ta nieżyjąca osoba też nie przychodzi. Jeżeli tą drugą stroną w naszej sesji będzie dziecko, które zmarło lub które zostało usunięte, takie dziecko też
oczywiście się nie pojawia i w taki sposób są, praca jest zorganizowana w 9 różnych modułach, tak to można powiedzieć. Solo para adultos. I te 9 sposobów pracy to są sposoby pracy przeznaczone dla dorosłych. A jeszcze dodatkowo jest osobna metoda pracy tego mocnego trzymania dla dzieci i dla nastolatków. Czy ta metoda jest dla każdego? Nie, na przykład nie można nią pracować w przypadku poważnych zaburzeń psychiatrycznych. Na przykład w przypadku zaburzenia osobowości typu borderline. A cała reszta, tak, dla wszystkich. Jeżeli chodzi o osoby z autyzmem, to pracujemy tylko z osobami z syndromem Aspergera. Autycy, którzy odrzucają i nie pozwalają na kontakt, nie pracujemy z nimi. Jakie są główne założenia tej metody? Głównym założeniem jest doprowadzenie do konfrontacji bolesnych uczuć. Tak to jest dosłownie powiedziane, nie że z bolesnymi uczuciami, ale konfrontacji bolesnych uczuć ze sobą. Pod kierunkiem terapeuty mocnego trzymania. Ponieważ kiedy dojdzie już do wyrażenia tych bolesnych uczuć, które można sprowadzić do gniewu czy wściekłości, smutku i lęku, wtedy te dwie skonfliktowane osoby są zdolne na nowo poczuć miłość. To jest podstawowy warunek. Podstawowym warunkiem do tego, żeby poczuć miłość, jest zrobienie na nią miejsca, a to się dzieje poprzez uwolnienie bolesnych uczuć, które nie pozwalały nam poczuć miłość. Czyli można powiedzieć, że nie ma drogi na skróty i trzeba to wszystko przeżyć jeszcze raz ponownie, w tu i teraz. I tak właśnie jest. Trzeba to przeżyć jeszcze raz w tu i teraz i dodatkowo sesji nie można przerwać. Istnieje pewna krzywa uczuć, które się pojawiają i dopóki nie dojdziemy do miłości, nie przerywamy sesji. Tutaj w tej ta krzywa, jak widzimy, ona ukazuje uczucia, których się doświadcza. Najpierw pojawia się wściekłość, następnie smutek, następnie lęk i dopiero na końcu dochodzimy do miłości. I to jest droga, którą trzeba przejść we wszystkich modułach, we wszystkich odmianach terapii mocnego trzymania. Pytam też o to, bo na rynku jest coraz więcej różnych magicznych metod, a one często pomijają te obszary. Myślę, że nawet jeśli są takie metody, to nie wydają mi się one profesjonalne. Dlatego, że tutaj takim bardzo ważnym wymogiem, który stawiamy przed uczestnikami szkolenia, stawiamy taki warunek uczestnikom szkolenia, żeby oprócz tego, że biorą udział w naszym szkoleniu, również w tym samym czasie byli w terapii z jakimś wybranym przez siebie terapeutą zupełnie poza szkoleniem. Dlatego, że ktoś, kto chce zajmować się terapią mocnego trzymania, musi najpierw uleczyć własne emocjonalne rany. I w każdym module, w każdych zajęciach z naszej specjalności będzie się z takimi zranieniami każdy z uczestników konfrontować. Każdy z tych modułów to jest bardzo głęboka własna praca wewnętrzna. W ten sposób uczestnicy szkolenia równocześnie, w tym samym czasie uczą się teorii, ale jednocześnie jest to dla nich warsztat pracy terapeutycznej. A i to jest coś, co potrzebują domknąć w co najmniej 2 sesjach terapeutycznych, aż do kolejnego, zanim przejdą do kolejnego modułu szkolenia.
Inaczej, gdyby taki uczestnik szkolenia, osoba, która chce być terapeutą nocnego trzymania, dopóki nie uleczy własnych zranień, nie będzie w stanie pomóc innym. No to bardzo profesjonalne i odpowiedzialne, tylko wskazuje na to, jak ta szkoła no jest poważnym przedsięwzięciem. Kolejne pytanie. No już robimy to od 20 lat. Tak, wiem, czytałem właśnie i dlatego między innymi też się zdecydowałem, bo raz, że czuję Laurę i wszystkich terapeutów, a dwa, czytając program, widzę, jak daleko to wszystko idzie, jakie jest skuteczne. Kolejne pytanie. Fenomenem tej metody jest to, że jest bardzo skuteczna w swoim działaniu. Wielu klientów widzi natychmiastowe jej efekty działania. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? To jest wielkie odkrycie Iryny Prekop i tutaj, przepraszam, pójdę tylko po ilustrację. Tutaj ta tabela, to zestawienie, ono już jest przetłumaczone, to jest tabela biegunowości uczuć. Po jednej stronie mamy gniew, a wręcz wściekłość, po drugiej stronie mamy miłość i powiązane z nimi inne uczucia. I tutaj geniusz tego pomysłu Iryny Prekop polega na tym, że po prostu skorzystała, czy wzięła ten koncept biegunowości, który jest uniwersalny i przynależy do różnych dziedzin. I to są pewne prawa, które rządzą po prostu we wszechświecie. Tak jak mamy prawo, bo to jest więcej nawet niż zasada, jest to prawo biegunowości, tak samo jak mamy też prawo przyciągania. I tutaj Iryna Prekop zastosowała to prawo biegunowości do ludzkich uczuć. I zgodnie z tą koncepcją najpierw musimy wyrazić i wyzwolić z siebie wszystkie uczucia, te, które przynależą do bieguna wściekłości, do bieguna gniewu, i wszystko to, co skrywamy pod wściekłością, a to, co skrywamy pod wściekłością, to może być na przykład smutek, może to być lęk, ból, samotność, poczucie odrzucenia, poczucie bycia porzuconym, czy też frustracja, bezsilność, poczucie winy i wiele, wiele więcej, wiele innych. A Iryna odkryła, że w uścisku mocnego trzymania i pod ciężarem, po prostu pod ciężarem, który nas przytrzymuje, te wszystkie uczucia, które znajdują się, które są przetrzymywane w ciele, zostają tak jakby wypchnięte. A wtedy ujawnia się to, co jest ukryte na dole pod tym wszystkim, a czym jest miłość. A też, co za tym idzie, wszystko, co czujemy, kiedy czujemy miłość. Bliskość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że mamy wsparcie, czułość, poczucie bycia zrozumianym i zrozumienie dla innych. I tkliwość dla innych. I fascynujące jest to, że w ciągu zaledwie jednej sesji przenosimy skonfliktowaną relację z jednego bieguna na drugi. I to jest tajemnica tej metody. I ten stan później trzeba pielęgnować, czy on już zostaje? Zmienia się cała dynamika rodziny. To znaczy, przeprowadzamy terapię rodzinną, czy terapię w parze. Nikt o tym nie wie. W sensie nikt poza uczestnikami.
aunque la madre se haya preparado para i wystarczy, że matka się przygotuje do przeprowadzenia terapii, que la dinámica en i już nawet wtedy zmienia się dynamika całej rodziny. I bardzo jest ważne, żeby tutaj powiedzieć, że po to, aby przeprowadzić terapię mocnego trzymania z udziałem dzieci, to matkę potrzebujemy przygotować, korzystając z czegoś w rodzaju takiej skróconej terapii. Po to, żeby najpierw ta matka uleczyła swoją własną wściekłość, swój własny lęk, swój własny smutek skierowany do jej rodziców. I dopiero wtedy będzie w stanie pomóc swojemu dziecku. W przypadku dorosłych jest absolutnie koniecznym wymogiem to, aby wcześniej przeprowadzili ustawienie rodzinne. Po to, żeby na przykład zrozumieć, dlaczego tak się stało, że na przykład ktoś nie był kochany, czyjaś matka nie była w stanie go kochać. I w ten sposób terapia mocnego trzymania staje się emocjonalnym dopełnieniem ustawienia rodzin. I obie te terapie tak jakby towarzyszą sobie. I tak jak ich twórcy byli przyjaciółmi, a tak samo siostrzane są ich terapie. No to jest piękne, niesamowite, że dwójka tych osób się spotkała i stworzyła tak skuteczną metodę terapii, metody. Claro. I a ver, espera, algo te quería yo decir al respecto. Se me fue, perdón. ¿Seguro? I tutaj jeszcze chciałabym dodać, że świat jest pełen ustawiaczy rodzin, którzy po prostu nie wiedzą, że ich praca jest niekompletna, ponieważ w ustawieniach nie ma miejsca na intensywne wyrażanie uczuć. I dlatego potem potrzebna jest terapia mocnego trzymania. A zatem promocja naszej szkoły może też być skierowana do osób, które w Polsce zajmują się ustawianiem rodzin, ustawieniami rodzin. To bardzo ważna informacja właśnie, którą Laura teraz powiedziała. Czy możesz wymienić obszary, w jakich ta metoda może przynieść uzdrowienie i podać przykłady z własnego doświadczenia i doświadczenia twoich klientów? Mam taki przykład, który dla mnie był bardzo ważny, taki bardzo, bardzo, bardzo zaważył na mojej pracy. Przeprowadziłam w tym przypadku 3 sesje. Przyszła do mnie matka skonsultować się w sprawie już swojego dorosłego, wtedy 40-letniego syna i opowiedziała mi, że ich więzi bardzo coś zaszkodziło, kiedy ten człowiek, jej syn, był niemowlęciem, kiedy się urodził. I w wyniku tego ten człowiek już w tej chwili, już w tamtym czasie 40-letni mężczyzna, miał poważne problemy z kobietami. I już dwukrotnie się zdarzyło wtedy tak, że narzeczone go zostawiały. A on wtedy wpadał w bardzo taką głęboką, no dosłownie otchłań emocjonalną. Dlatego, że to uruchomiało u niego oczywiście tak te rany porzuceniową. I to doprowadziło do takiej sytuacji, że po takich dwóch zerwaniach to on sam zaczął zrywać związki, kiedy tylko ta więź się robiła trochę bliższa, no ponieważ chciał uniknąć tego bólu, po prostu tego bólu bycia porzuconym. I ta kobieta, która przyszła do mnie, powiedziała mi: ja wiem, że jedyna terapia, która może nam tutaj pomóc, to jest terapia mocnego trzymania.
I tutaj takim na plus i szczęściem w tym wszystkim było to, że ta kobieta sama była terapeutką i emocjonalnie osobą bardzo świadomą i w dobrym stanie, tak mówiąc po prostu. I tej kobiecie powiedziałam: w porządku, ciebie nie muszę przygotowywać, ale przyszlij mi tego twojego syna. Przyszedł ten człowiek, wytłumaczyłam mu, o co chodzi, i on się zgodził na przeprowadzenie sesji mocnego trzymania ze swoją matką. I wybrałam do tego taką odmianę pracy, która nazywa się narodzinami w mocnym trzymaniu. Ponieważ tam chodziło o to, że akurat jego narodziny były traumatyczne. I w ten sposób ten mężczyzna po raz pierwszy w życiu poczuł, że po przeżyciu tego wysiłku, czy po przeżyciu procesu narodzin, był w stanie dotrzeć w ramiona swojej matki. No i cóż, było to bardzo, bardzo wzruszające, a potem oni sobie poszli. I nie słyszałam o nich więcej. Ale rok później przyszła do instytutu dziewczyna, zapisała się na kurs. I mówi do mnie: bardzo cię pozdrawia mój brat. A ja się jej pytam: no a kto to jest twój brat? A ona powiedziała: to jest ten ktoś, kto tutaj przyszedł do ciebie ze swoją mamą na narodziny. No więc poprosiłam, żeby mi opowiedziała, jak mu się układa w życiu. I powiedziała mi: żeni się. Po uzdrowieniu więzi z matką był w stanie zbudować to, co nazywamy normalnym związkiem z kobietą. I to się odbyło w ciągu 3 sesji. Niesamowite, piękne. A czy ma Laura doświadczenia na przykład, że ludziom samopoczucie się polepsza, na przykład ktoś wychodzi z depresji? Tak, dlatego że depresja to jest takie głębokie uczucie, które bierze się prawdopodobnie jeszcze z czasu, kiedy żyjemy w ciele naszej matki. I to jest sytuacja, kiedy ktoś rodzi się ze smutkiem swojej matki. Z całą pewnością taka osoba niesie ranę porzuceniową. Jeszcze jedno ostatnie pytanie, a jak jest z uzależnieniami? Dokładnie co 2 tygodnie prowadzę taki live na Facebooku. I ostatni z tego poniedziałku nazywał się, miał tytuł powiązanie nałogów, uzależnień i więzi z matką. I to są rzeczy bardzo silnie powiązane, ponieważ to poczucie bycia porzuconym wywołuje uczucie pustki, uczucie takiej no po prostu dziury gdzieś w środku. A wszelkiego typu uzależnienia od czegokolwiek, pomagają w chwilowym zapełnieniu tej dziury. Ma to sens. I tutaj no, można różnie do tego podejść. Można albo pójść do psychiatry, który nam znieczuli te depresje, albo można pójść na terapię mocnego trzymania. Wiadomo, że lepiej leczyć przyczynę niż skutki. Kolejne pytanie. Prowadzisz warsztaty i kursy dyplomowe w Meksyku, Wenezueli, Republice Dominikany, Peru, Kolumbii, Hiszpanii, a także w Polsce w przyszłości. Jakie są najczęstsze informacje zwrotne, jakie otrzymujesz od swoich kursantów, kiedy oni dzielą się swoimi odczuciami, doświadczeniami z pracy z tobą, tą metodą?
No to teraz będzie brzmiało tak trochę, jakbym się chwaliła. Od terapeutów mam takie sygnały, że udział w tym kursie odmienia ich życie zarówno zawodowe, jak i osobiste. Dlatego, że kiedy zajmujesz się pomaganiem ludziom w tym, aby od nowa, na nowo odnaleźli miłość, to cała ta miłość, która się pojawia pod koniec sesji, to jest coś, co ty też zabierasz do domu, zabierasz w swoim sercu. I praca w taki sposób daje ci ogromne poczucie szczęścia. Super, pięknie. Kolejne pytanie. Kim była dla ciebie Iryna Prekop? Przepraszam, ale zebrało mi się na płacz, kiedy usłyszałam to pytanie. To jest osoba, która najwięcej w życiu mnie nauczyła. I como ya dije, que me heredó. I tak jak już powiedziałam, odziedziczyłam po niej skarb, który nadał sens mojemu życiu. I odziedziczyłam po niej misję rozprzestrzeniania, popularyzacji terapii mocnego trzymania. I ta misja czyni mnie niezwykle szczęśliwą. Jest to osoba, którą bardzo kochałam i która dla mnie ogromnie dużo znaczyła. Na pewno musiała was łączyć szczególna relacja, bo Laurę ogłosiła swoją zastępczynią, a Instytut w Meksyku dostał rangę Światowego Centrum Terapii Mocnego Trzymania. Tak, i to jest, uważam to za swoje wielkie szczęście. Okej, jeszcze mam trzy pytania ostatnie. W kwietniu 2022 roku rusza szkoła terapii mocnego trzymania w Polsce i tym samym pojawi się możliwość nauki nowego zawodu. Opowiedz proszę w paru zdaniach o tej szkole. Bueno. Kiedy wróciłam z Niemiec do Meksyku, Irina powiedziała mi, chciałabym, żebyś teraz zaniosła tę terapię do krajów, w których mówi się po hiszpańsku. Ja tutaj zrobiłam bardzo zdziwioną minę, ale jak to? Przyjechałam do Meksyku, zaczęłam przeglądać całą teczkę z notatkami, które poczyniłam, kiedy uczyłam się u niej w Meksyku, w Niemczech, przepraszam. Popatrzyłam na to wszystko i pomyślałam, i z tego wszystkiego ja mam zrobić program szkoleniowy? Ale rzuciłam się na to, zabrałam się za to i ta pierwsza edycja szkolenia trwała rok. I to była tylko terapia mocnego trzymania dla dzieci. W drugiej generacji jakby tego szkolenia już zaczęłam się rozglądać, które z uczennic, które ze studentek mogłyby mi pomóc. I one zaczęły prowadzić tak po godzinie zajęć. Oczywiście pod moim nadzorem. A w trzeciej generacji szkolenia już założyłam Instytut Prekop w Meksyku, bo już po prostu nie dawałam rady sama. Już potrzebna była sekretarka, już potrzebne były nauczycielki, które mi trochę pomagały. I kolejne roczniki przyprowadzały czy rozpowszechniały wieść o mojej szkole. Nie robiłam żadnej reklamy, po prostu miejsca wypełniały się same.
Niektóre z tych dziewczyn teraz po 20 latach są częścią naszej ekipy. I co roku przywoziłam Meksyk do Iriny. A nie, przepraszam, sprowadzałam Irinę do Meksyku. Organizowałam jej wykłady. I co roku Iryna przywoziła nam nową odmianę terapii mocnego trzymania. I dzięki temu Instytut Prekop w Meksyku był w stanie być na bieżąco z tym, co przez cały ten czas Irina odkrywała, co nowego wymyślała, co nowego tworzyła. I nauczyła nas też czegoś cudownego, mianowicie warsztatów dla rodzin. Wyjeżdżaliśmy na 5 dni z 5 rodzinami do jakiegoś domu. I cada familia tenía una każdej terapeuta. Rodzinie przydzielano jedną terapeutkę, a Irina prowadziła warsztat. Tak, prowadziła warsztat. Y yo traducía de a ja byłam jej tłumaczką z niemieckiego na hiszpański. Entonces, bueno, pues, i tak wygląda ta historia. Tak było aż do śmierci Iriny, kiedy to się skończyło dopiero, kiedy Irina już nie mogła przyjeżdżać. Po tym, co mówisz, to tylko widać, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tą metodę i też jak jest skuteczna, jeżeli tyle osób w ten sposób się rozrósł cały instytut i tym samym na inne kraje rozprzestrzenił. Irina przed śmiercią powiedziała mi o tym, żebym rozprowadzała, rozpowszechniała tę terapię w krajach hiszpańskojęzycznych. Bo w Europie nie ma już miejsca, nie ma już takiego ośrodka, który mógłby tę terapię reprezentować. Tak więc ta terapia narodziła się w Niemczech, trafiła do Meksyku, a w tej chwili wraca do Polski. Piękna historia. I tutaj mam właśnie jeszcze pytanie nawiązujące do tego, co chciałabyś powiedzieć osobom, które chciałyby skorzystać z tej metody, ale jeszcze się wahają? Na przykład mają obawy, czy ta metoda jest skuteczna i sprawdzi się w Polsce. Powiedziałabym im, że to będzie, że to byłaby najlepsza decyzja podjęta przez nich w życiu. Ponieważ praca z miłością to jest coś, co codziennie daje nam szczęście. Mnie osobiście, w moim osobistym życiu podoba się, lubię to, co jest skuteczne i szybkie. Nie dlatego, że mi tam się spieszy do czegoś. Ale jeżeli istnieje coś takiego, co szybko uzdrawia, to dlaczego miałabym wysłuchiwać czyjegoś dramatu w czasie terapii przez rok albo dłużej? Po prostu nie jest to mój styl pomagania, żeby takie pomaganie, które wymaga tak dużej inwestycji i czasu i pieniędzy. A w terapii mocnego trzymania jedni pacjenci przysyłają kolejnych. Rotacja jest dosyć duża, no bo ponieważ to uzdrowienie następuje szybko, więc oni się po prostu częściej zmieniają. Także też ta terapia nie trwa aż tak długo w przypadku każdego z nich, a polecają kolejnych. A marketing tak zwany szeptany jest najlepszy. Exactamente. Claro. Jeżeli ktoś lubi długo pracować, jeżeli ktoś lubi takie przedłużające się opowieści o czyichś dramatach, to nie, to tutaj nie jest kandydatem do tej szkoły. I na zakończenie chciałbym zadać Laurze pytanie, które zadaję wszystkim naszym gościom. Co będąc tu i teraz, z perspektywy jej wszystkich doświadczeń, chciałabym przekazać osobom, które nas teraz oglądają?
żeby się odważyli, że nigdy tego nie pożałują. To będzie najlepiej zainwestowany czas, pieniądze i wysiłek w ich życiu. Bardzo Tobie, Lauro, dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas. Bardzo, no dla mnie to zaszczyt móc z Tobą dzisiaj porozmawiać. Będę bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że się zapisałeś, że byłeś pierwszym, który się zapisał. Ja również dziękuję bardzo, ponieważ to, co Ania robi, Chońska, jest mi też bardzo bliskie i w ogóle tą całą przestrzeń, którą wy wszyscy tworzycie, według mnie to będzie czymś, czego naprawdę, czego Polska potrzebuje. Tak, z całą pewnością. Nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich krajów świata. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc mam nadzieję, że kolejne nasze spotkanie będzie już na żywo. To będzie coś cudownego. Dziękuję bardzo, więc tak zakończymy. Muchas gracias, Laura. Dziękuję bardzo Tobie, Patryku. Dziękuję bardzo, Anno, Tobie. To jest prawdziwa przyjemność pracować z Tobą. Zostałam poproszona o przetłumaczenie, ja więc jako tłumacz tłumaczę. Ja również dziękuję Tobie właśnie, Aniu, za poświęcony czas, za świetne tłumaczenie. I Szymonowi, który zorganizował całe to spotkanie. Uściski dla Was wszystkich. Adios. Adios, Laura. Jeżeli podobał się Tobie dzisiejszy odcinek, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, zostawienie komentarza pod tym filmem i udostępnienie go dalej swoim znajomym. A żebyś był na bieżąco z kolejnymi odcinkami i wywiadami na naszym kanale, zapraszam Ciebie do zasubskrybowania naszego kanału, klikając w ten guzik, oraz zapraszam Ciebie do zobaczenia kolejnych filmów na naszym kanale. Bardzo Tobie dziękuję, że tu z nami jesteś i do następnego razu. Wszystkiego dobrego, cześć!